Karma Fisker to jest. I teraz ciekawa rzecz na temat tego samochodu jest taka, że on jest, ma napęd elektryczny, ale ma prądnicę, dwulitrowy silnik, jakiś tam benzynowy, tak? Wygląda sobie tak, waży wciul dużo, bo ma jeszcze baterie, ma silnik spalinowy, ma silniki elektryczne i chyba napęd na tył właśnie. Silnik spalinowy nie jest mechanicznie połączony z silnikiem elektrycznym, tak? On działa tylko jako prądnica. Jak dodajesz gazu, możesz włączyć sobie tryb Ghost, tak zwany, tak się nazywa w tym samochodzie, to nie, ja sobie tam nie wymyśliłem. Tryb Ghost włączasz sobie w tym samochodzie, po prostu emituje z siebie dźwięk, takiego jakby UFO. Może znajdziemy jakieś takie wideo, które to pokazuje. Nie? I to brzmi dziwnie. I to nie jest prawdziwy dźwięk tego samochodu, czy silnika, czy coś. Jeśli faktycznie zaczyna działać ta prądnica w tym samochodzie, czyli ten dwulitrowy benzynowy jakiś tam turbo doładowany, nie wiadomo jaki silnik, to faktycznie on wtedy wydaje taki dźwięk, powiedzmy, jakiegoś samochodu spalinowego, ale też on tam gdzieś na niskich obrotach chyba, nie? Tak, Grzecho, psuje się dramatycznie. Chciałem wypożyczyć ten samochód, tą karmę, bo jest możliwa w Polsce do wypożyczenia, jest ich dużo. Ta firma ponoć już upadła nawet. Nie wiem. Ale samochody są, można je wypożyczyć za nieduże pieniądze. I dzwoniłem do wypożyczalni, wypożyczalni powiedzieli, że samochód jest w naprawie i się zepsuł po prostu. No dobra, ale posłuchajcie tego, bo o to mi chodziło najbardziej, żebyście posłuchali, jak on brzmi. Tak to wygląda. Natomiast my sobie testujemy w Fordzie Horizon samochód ten elektryczny, jak on się tam nazywał? Musimy zaraz sprawdzić. To jest elektryk z biegami, zaraz sobie jeszcze doczytamy o nim coś więcej. Bez kitu kosiarka, no to jest kosiarka. To taka technologia ma wprowadzić Mazda z silnikiem Wankla, że silnik Wankla będzie prądnicą do ładowania akumulatorów. Już nie będzie bla pa pa pa. Ale te silniki Wankla, one też były jakieś awaryjne. Wdajcie sobie awaryjną elektronikę z tego fixera plus silnik Wankla jako prądnicę. Zajebiście! Ale dobra, mamy kolejnego rywala. Ja muszę sobie pojechać jeszcze tym samochodem, bo go nie mam. Nie wiem nawet, czy go można zdobyć. Samochód jest z Chorwacji. Niecałe... O! Wow! Z całym układem napędowym 1950 kg. Posiada cztery silniki elektryczne, po jeden na każde koło. Posiada też dwie skrzynie biegów, przy czym przednia ma jedno przełożenie, a tylna dwa. Do tego 7 systemów chłodzenia. Nie wiem, co to właściwie znaczy 7 systemów chłodzenia, że co ma? 4 kulery, czy jak? Czy 4 i 7, nie wiem, o co chodzi. Czy chłodzenie wodne, czy co tam? 2300 Nm maksymalnego obrotu. What? Patrzcie, 1914 koni mechanicznych, ale 2300 Nm. Nie wiem, co ten samochód robi. Prędkość 300... Oh shit. 300 km na godzinę po 11 sekundach? To moje Volvo tylu w tym czasie osiąga setkę. Zasięg auta wynosi 650 km. Dobra, prędkość maksymalna to 412 km na godzinę. No, dzięki tej dwustopniowej skrzyni biegów, która jest na tylną oś auta, jakby nie. Auto zgodnie z koncepcją tradycyjnego super samochodu o wysokich osiągach, przy uwzględnieniu napędu elektrycznego, zaawansowane technologie, technologicznie zawieszenie i hamulce, w przeciwieństwie do Ferrari czy Lamborghini, ma system autonomicznej jazdy i to czwartego poziomu. Czyli jak jedziesz na parking i parking ma trzy poziomy, to już na czwarty nie wjedziesz, bo to auto ma czwartego poziomu ten system. Więc kierowca może się całkowicie wyłączyć.
no spoko, no. No po co te osiągi w takim razie? Do tego wygląda rewelacyjnie, został już homogenizowany przez USA. Planowana produkcja to 150 egzemplarzy. No i teraz w Forza Horizon można go sobie testować. Jest on z 2019 roku, jest to model koncepcyjny jakiś czy coś. Marzenia mechaniku. Nie można go jeszcze zdobyć dopiero wiosną. W sensie wiosną chyba w grze chodzi ci Dawider, tak? Rumaka nazwijmy go. No i posłuchajcie, on nie brzmi. Jakie to jest dziwne. Nie potrafię nim jeździć przez to, że nie ma dźwięku. I mamy dwa biegi. Bardzo, bardzo szybki. Ja nawet nie wiem kiedy te... Ja muszę patrzeć na prędkościomierz, żeby wiedzieć ile jadę i czy dobrą prędkość mam przed zakrętem. W ogóle tego nie czuję, naprawdę. Biegi nie wiem jak zmieniać, nie umiem. Ale ciekawy automobil, nie? To taki nowy iPhone. Co chwilę te nowe samochody elektryczne będą wychodzić. I trójka, elektryczne Volviaki. Your time. Continue. Musimy go pokonać. A, shit! Oh! Cofamy. Właśnie, można tu przewijać na tych czasówkach? O! Lecimy. Au. Także on teoretycznie ma napęd na 4 koła, ale mamy tutaj te dwie skrzynie biegów. Jedna jest dwustopniowa, nie? Czyli tam ta co napędza tył jest dwustopniowa, więc jak wrzucamy dwójkę, to wydaje mi się, że automatycznie napęd na przód nam się odłącza. No bo ten przód po prostu by nie nadążał, tak? Jak mamy tam jeden stopień tylko. Tak ja to sobie w głowie kalkuluję, ale co ja tam wiem? Ani mechanikiem, ani elektrykiem. Nie no, jakoś ta fura jeździ, no szybkie to. No tak w pełni sobie ją przetestujemy chyba innym razem, nie? Czy nie? Ja nie wiem kiedy tu biegi zmieniać. Czy mam za niskie, czy za wysokie obroty? Cholera wie! Pokonałem go, czy nie? Czekaj, best. No to pokonałem go. Quit. Właściwie to już pokonałem za pierwszym razem, ale tu chyba za każdym razem jak pokonujemy nowego rywala, to dostajemy te punkty chyba, czy nie? Ciekawe jaki tunik można mu zrobić. Oh yeah! Myślałem, że skoki mi się zepsuły, tak cicho jedzie. Ja też właśnie tutaj kombinowałem coś z dźwiękiem. I próbuję to. A tu samochód jest po prostu cichy. Czasami tak było, że w Forzie jak startowałeś jakimś samochodem, to przez chwilę nie było słychać jego dźwięku. Gra udawała, że to jest jakiś elektryk, a jechałeś Mustangiem z 65 roku. Ale po chwili się uruchamiał, nie? To nie jest awaria, tylko błąd właściciela. Oh yeah! Szkoda kasy za olej. Trzeba go odpalać, bo odpalenie wakla skręca się na... Czeka się na nagrzanie silnika, można dalej jechać. O 1 litr oleju na 1000 km dolewa się? Do wankla się dolewa 1 litr oleju na 1000 km? Wiesz, czasami robię 1000 km w ciągu 24 godzin. Albo 48 godzin. Czasami się zdarzyło, że 24 godzin, czyli... Tankuję na stacji paliwo do pełna i jadę, oczywiście zważając na to, że to będzie w ogóle wankiel, który faktycznie będzie oszczędny i te 1000 km na 50, no 1000 to nie przejedzie, ale powiedzmy 450 km przejedzie na jednym 50-litrowym baku. I muszę do tego dodać jeszcze do silnika litr oleju? Jakby... Pół litra oleju, okej. Okay. Powiedzmy, że pół litra oleju. Dobra, startujemy.
skąd masz to auto Forda? To jest na tym teście, można sobie nim pojeździć, przetestować. Nie no, 1 litr to jest kurde masakra, jak trzeba dolewać do tego silnika. No. Znaczy, myślę, że... mimo, że to rozwiązanie Wankla ma już trochę lat, to te tradycyjne silniki mają już trochę dłuższą tradycję i są bardziej dopracowane i myślę, że ta technika... ten, nie wiem jak to nazwać, po prostu te silniki Wankla powinny być bardziej dopracowane, żeby faktycznie były mniej awaryjne, nie? Bardziej może oszczędne, ciężko tam, żeby były bardziej oszczędne, bo one mają tą dosyć dużą komorę spalania, z tego co wiem, w stosunku do silników tradycyjnych. I on pluje tym paliwem na lewo i prawo. Patrzcie, na pierwszym okrążeniu go pokonałem. No i dobra. Nie ma dźwięku z gry, a nie, to elektryk. Chciałem kupić RX-8, ale pani ubezpieczalni policzyła 2500 i odpuściłem. Oh yeah. No niestety, ale... RX-8 jest zajebista. Jest zajebista z wyglądu, te tylne otwierane drzwi, ten przód taki fantastyczny. Robią ludzie swapy na te rzędowe silniki do tych RX-8, ale to chyba nie to samo. Czy zmieniłem profilowe na Xboxie? Szczepan, wiem o czym mówisz. Faktycznie, musimy na Xboxie zmienić profilowe. Aplikacja, z tego co wiem, miała mieć jakąś aktualizację. Powiększamy. O, trochę za mocno, czekaj. To musi być takie, wiesz, zrobione z telefonu. Czekaj. I od dzisiaj taki dzieciak będzie wszystkich pokonywał w Fordzie. Oh yeah! Damy jeszcze trochę kontrastu. Dobra. Faktycznie! W grze się zaktualizowało. Tutaj jak macie, górze. Dobra, to ja idę się ścigać. Nie no, musimy wyszukać drużynę. Muszę poczekać 4 minuty na to. Tutaj coś mamy ciekawego. TVR z Garis. Mamy po prostu posiadać ten samochód. Aha, dobra. Top Speed. Bo ja chyba mam tego TVR-a. Tylko mam wersję Horizon. Dobra, tu mi się szuka jeszcze ten event. Mam go, ale on jest chyba w wersji Horizon i tego nie zaliczy. Gdzieś jak na serce. O, i zrobiło mi się, zobaczcie. Jak go tylko wybrałem, to już mi się od razu zrobiło. To jest 80% ze wszystkich pór roku. Cholera. Limuzyna na drift musi być. No właśnie wiem, że musi być limuzyna na drift. A co ty? Limuzyny nie mam. A gdzie do driftu jeszcze? Siema, Oliwier. Dobra, co ja musiałem tym zrobić? Czyś... O, coś się zrobiło. Nie, to nie to. Więc muszę nim... 185 mil na godzinę. 185 mil na godzinę? Ile to jest kilometrów? Chyba... sporo, nie? To trzeba go porobić. Weź to Maserati z domu. Zaraz będziemy jeździć te zawody. Ja nie wiem, co to za Maserati jest nawet. Czy one jakieś fantastyczne? Bo patrz, tutaj już mam, zaraz będę jeździł z graczami innymi. Jakimiś Hondami. Musimy wygrać z botami. Nie wiem, czy się uda za pierwszym razem. I mi zależy tam na tym KTM-ie, żeby go najpierw zdobyć. 185 mil na godzinę. To kilometrów jest gdzieś koło 270, coś takiego? Czy 300 km na godzinę?
Mega jest to Maserati, mówicie, tak? Dobra, zaraz przetestujemy. Znaczy, mam nadzieję. Dobra, Honda Cup. Będziemy sobie teraz jechać z innymi graczami. O kurde. Zajebiście. Dobrze, że mam wszystkie Hondy zrobione. Na pewno uda się wygrać. Wiecie co, dzisiaj grałem sobie w The Crew 2 i uznałem, że stęskniłem się za Forza Horizon. Naprawdę. Znaczy tam też można sobie tymi samochodami powariować. Ale to dosłownie właśnie, powariować, nie? Nigdy nie widziałem na żywo NSX. Widziałem Supra, Skyline, Evo. Co mnie tu goni? Nie, to jest spadówka to. To jest bot, on nie może mnie wyprzedzić. Leć tam w krzaczory. Bo jak on będzie przede mną, to więcej punktów zgarnie, nie? I patrz, nie da się go zepchnąć, bo jak tutaj jest w tej grze tak, że jak się gra z botami i się jeździ w kooperacji z kimś, z jakimś normalnym graczem, to te boty albo się bardzo lagują, albo właśnie są niemożliwe do zepchnięcia. No ale spoko, nawet jakoś mi poszło, chyba ostatni nie jestem. I cyk, poszło. To jest plan. I ponownie włączysz. Pewnie, że tak, Szczepan, ty to masz głowę. Łeb jak sklep. Dobra, wygraliśmy to. Ej, w ogóle mam takie do was pytanie tutaj. Czy wolelibyście, żeby w weekendy streamy były na przykład od rana? Wstajecie sobie rano, wiecie, kanapeczka, cyk i streamka sobie szczelamy. Bo w sumie w wakacje to tak moglibyśmy zrobić takie poranne streamy, nie? Od godziny 9 do 12, coś takiego. A nie żeby tam wieczorami siedzieć. Wieczorami jest już, wiecie, fajnie, można sobie tam nad jeziorko skoczyć czy coś. Ciepło, wakacje, te sprawy, nie? Cały dzień stream. Codziennie cały dzień, oh yeah. Doskonale. Cały dzień. No tak. Ogarniemy ich. Co ten tu robi? Kurde, co za lagi. O, tu był Farming Simulator, stał na poboczu. Weekendy od 6 do 10. Oh yeah. Od 5, od 5.30 streamki do tej, do 8.30. Co wy na to? Nie no, ale też bym chciał jakieś tutaj na streamkach gry fabularne ogarnąć. Kupiłem sobie całą serię Uncharted na PlayStation, bo była na promocji wiosennej. I też bym chciał poogarniać. Fajna opcja by była w Forza Horizon 3, że jak kupiliśmy umiejętność, to startowaliśmy z pierwszej pozycji. Ale to chyba w multiku nie działało, to działało tylko w tych... Ej, przegraliśmy. Uuu, to trzeba następny wygrać teraz. Dobra, czas zalać herbatę. Czy jadę gdzieś na wakacje? Wiesz co, Szczepan, na razie nie mam ten... Na razie nie mam planów, gdzie jechać na wakacje, bo... Powiem ci, nie potrzebuję, wiesz? Jeżdżę sobie rowerem, jeżdżę sobie w góry trochę. I to są dla mnie takie wakacje, jakby. Ale w przyszłości planuję sobie zwiedzić Chorwację. W dalszej przyszłości do Japonii na pewno sobie pojadę. Ej, no i dupa, przegraliśmy to. Nie no, to ja już do Japonii nie jadę. Zobaczcie, bo... Musiałbym na plecach z Japonii jakiś lepszy silnik do tej Hondy przynieść. Oh yeah! Przegraliśmy! No zjeżdżaj stąd! Dobra, to jest moja wina. Jechałem jak ciapa tym samochodem.
Do mnie przyjaciółce. Oh yeah. No i co? I zrobiliśmy sobie. Jak łatwo poszło? Honda NSX. O, NSX-R została dodana do twojego garażu. Tak, zaraz zobaczymy. Honda. A czy ja nie mam już czasami takiego? Ty, nie miałem. Oho. Czyli to jest jakieś nowe cudo. Z tym takim wlotem z tyłu na szybie, to jest chyba ta fura, nie? Czy nie? Nie, to jest w ogóle coś innego. Pali to kapcia? No to nie jest taka zła. Patrz, tutaj mamy nowe Super Wheel Spiny. Ci. Mini X. O, patrz, Ferrari prawie było. Integra 30. Ale tu będzie limuzyna. Patrzcie teraz, co się dzieje. Chip 15. Chip. Ubranie legendarne. I jakiś ten. Jakaś czapka z daszkiem, taka dziwna. No dobra, to sobie zrobiliśmy. Aha, chciałem jeszcze tą Hondę ulepszyć. A dobra. Honda ta NSX-R to nic specjalnego, nie? No ale co, zrobiliśmy sobie, poszło elegancko. I wy mówicie, że dostanę tutaj Maserati G... Jakieś Maserati z 14 roku, tak? Dobra, muszę te mistrzostwa zrobić. W klasie A Retro Saloons. No dobrze. I wy mówicie, Elecek, ty sobie nie dasz rady tego wygrać, tak? No dobra, zobaczymy. Czyli mówicie, że... O, Dawider do mnie dobił. A teraz moje szanse zostały potrojone. Dawider jeździ jak za trzech. Wszystkie wyścigi przegrał, ale i tak wygrał. To Lucek, nie? Tylko ja tak potrafię. Dobra, pojedziemy kooperację z moim konwojem. I nie wiem, jakie to fury. Saloons, retro, to chyba jakieś stare Mercedesy będą. O ty mordę. I jak wygramy te mistrzostwa, to dostanę Maserati. Jakieś dziwne takie. I tutaj jeden widz mówił, że to jest Maserati fantastyczne, najlepsze jakie dodali. Lubię motoryzację i te nowe samochody. Są po prostu spoko, nie? Ale tak jakoś bliżej mojemu sercu są te starsze właśnie modele aut. Nie wiem dlaczego. Jakoś na przykład kiedyś jeździłem tymi Mercedesami, one miały tam wypasione jakieś rzeczy w sobie. I jakieś tam masaże. Szybkie to były fury, fajnie brzmiały i tak dalej. Ale wiesz co, jakoś tak nie czujesz już w nich takiej pasji. Nie wiem, czegoś tam w nich brakuje. Może wiecie co, po prostu jest wszystkiego za dużo w nich. W tych samochodach. Ja wam opowiem historię mojego życia. Kiedyś jak byłem mały i sobie mieszkałem na wsi, to mieliśmy z bratem takie hobby. Robiliśmy sobie takie samochody jakby z wózków dla dzieci takich. Wiecie, jak dzieci mają wózki takie, nie? To gdzieś tam chodziliśmy na złom i takie wózki sobie szukaliśmy. Mali byliśmy tam, nie wiem, z 8 lat miałem albo mniej. Do podstawówki na pewno chodziłem. Teraz to wy kurde macie kłady, ale ja to kiedyś na zegarek to musiałem sobie Nie no, nieważne. W każdym razie kiedyś nie było kładów i się robiło takie różne rzeczy. I tak, pamiętam, że tata mi pospawał z paru takich kształtowników, ramę do tego wózka. Tam z tego wózka dziecięcego to myśmy wzięli tylko koła głównie. A mój tato potrafił różne rzeczy robić, no to on nam pospawał te ramy właśnie do tych samochodów, nie? Takich powiedzmy. Znajdowaliśmy sobie jakąś górkę i z tej górki sobie zjeżdżaliśmy. Po prostu. Nie. To nie jest tak jak dzisiaj, że idziesz sobie miastem, wsiadasz na hulajnogę elektryczną i odjeżdżasz. I fajnie. Kiedyś trzeba było sobie kombinować. No i sobie, no i wiesz, tam chcieliśmy wymienić felgi w tych naszych samochodzikach.
to szliśmy na jakieś złomowisko, szukaliśmy odpowiedniego wózka dziecięcego, wyrywaliśmy mu koła i wstawialiśmy do tego, nie? No i to były takie proste rzeczy. Dawały frajdę, wiesz, zjeżdżałeś z górki i fajnie, nie? I to było takie ciekawe. I jakoś tak bliżej mi są takie samochody chyba prostsze, wydaje mi się. Dlatego tak bardzo dobrze bawiłem się ostatnio Mustangiem GT w porównaniu do na przykład tych Mercedesów, które były szybsze, mocniejsze, głośniejsze i tak dalej. Ale ten Mustang był taki, wiesz, prostszy w obsłudze po prostu. Tam nie było, wiesz, jakichś tam masę przełączników, huk wie czego, komputerów i tak dalej. Miałeś po prostu zwykłe zegary, dodawałeś gazu, samochód jechał i tyle. Tak? A te takie wybajerowane, nowoczesne, skomputeryzowane. No ale z drugiej strony jestem też fanem wygody i prostoty. Więc jeśli chciałbym się przemieszczać z punktu A do punktu B jakimś takim pojazdem, no to wybrałbym Teslę, nie? Albo jakiś przyszłościowy samochód jednośladowy, czy pojazd jednośladowy, który nie byłby motocyklem, ale byłby takim, powiedzmy, zabudowanym pojazdem, który by się przemieszczał, żeby tam, powiedzmy, mniej energii zużywać, nie? Bo mniejsze tarcie i tak dalej, i tak dalej. No, jakby, wiecie... Nie podchodzę do motoryzacji tak szablonowo, że widzę w salonie jakiś nowy samochód i on jest już obiektem moich westchnień i marzeń. Też podoba mi się ta stara motoryzacja i tak jak obserwuję swoje upodobania, to z roku na rok jakby ilość takich samochodów, które naprawdę lubię, gdzieś tam z wyglądu, pod względem mechanicznym się zawęża, bo stwierdzam, okej, przetestowałem taki i taki samochód, wiem, że to mi nie pasuje w takiej takiej grupie aut. Zaraz sobie pogadamy, tylko ogarnę tą maszynę tutaj, tą BMW-kę, bo mamy dużo zakrętów, a ona bardzo lubi zakręty. Zwłaszcza jak nie można driftować, to wtedy najbardziej. Jak PIL P50, oh yeah! Tak, jednośladek PIL P50. Nie no, PIL P50 jest dwuśladem. Z tym, że jeden ślad ma po środku, bo to trzykołowiec, nie? No, co ty robisz? Jak mnie zepchał? Jak ja mam jechać? No ja... Te boty nie wiedzą, że tej BMW-ki nie da się opanować. No... Kurde! Jak oni jeżdżą? Raz jeżdżą do przodu, raz lagują. No i co, dogonimy ich czy nie? Kurde, moje czoło świeci się jak psu jajka. W ogóle wiecie co? Ostatnio oglądałem, czytałem komentarze pod niektórymi moimi filmami i jakiś obcokrajowiec napisał, że ja mam bardzo wysokie czoło. Coś tam... very coś tam big forehead czy coś takiego. Nie? I ja się tak zastanawiam, jaki ten gościu miał, czy jakie ten gościu miał czoło. Miałem takiego kolegę w podstawówce, który autentycznie włosy miał na całym czole chyba, aż dotąd. I tu mu się, tutaj jak masz czoło, to zaraz miał tutaj koniec włosów i tu od razu brwi. Tak. Do połowy mojego czoła miał jeszcze włosy, nie? Oh yeah. Może zmieni blachy. Ej, te blachy, Szczepan, mi się bardzo podobają. X5 też fajna, ale bez sowy. Sowy. Tak. Dobra, zrobiliśmy coś tam tylko dzięki Dawiderowi i wygraliśmy Maserati jakieś. To jest takie ulepszone Maserati.